Siema, dzisiaj jesteśmy na ulicach Bydgoszczy i będę zadawał mieszkankom Bydgoszczy pytania o styl męski. Czy jest on ważny, czy nie jest on ważny? Czy styl może podnieść atrakcyjność mężczyzny o kilka poziomów? Czy są jakieś elementy stroju lub ubioru, które sprawiają, że mężczyzna jest bardziej seksowny lub nie? I mam nadzieję, że poznamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, także zapraszam do oglądania. Cześć dziewczyny, jakbyście mogły powiedzieć swoje imiona i ile macie lat? Sandra, 18. To Julia, prawie 19. Oliwia, Tatiana. Ile masz lat? 18. Ja też. To mam na imię Maja i mam 19 lat. Marlena, 30 lat. Paulina, 28. Mam na imię Lisa, mam 33 lata. Alicja, lat 47. Czy styl ubierania u mężczyzny jest dla was ważny? Tak. No, dla mnie na pewno. Dla mnie również. Dla mnie tak, ale nie jest najważniejszy. Okej. Okay. Jest, no bo jakby na pierwszy rzut oka zawsze przyciąga nas jakby wizualnie. Wizualny aspekt ma znaczenie, więc jest. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla mężczyzn, i dla kobiet. Uważam, że tak, gdyż pokazuje to jego jakby osobowość, gdyż po prostu wtedy widzę, czy facet bardziej o siebie dba, czy po prostu ma w to trochę wywalone. Wiadomo, znacznie ważniejszy jest charakter oczywiście osoby, ale wiadomo, ubiór to też jest refleksją twojego charakteru. Także można powiedzieć, że jest w miarę ważny, ale wiadomo, nie najważniejsze. Nie najważniejsze. Tak. Okay. Na pewno jest. Tak. Jest to część, no patrzy się na to na początku, nie? Więc na pewno. A ty co? Ja uważam, że też to jest dość istotna sprawa, bo to świadczy głównie o człowieku, o tym, jak bardzo jest pewny siebie, czy co sądzi w ogóle o sobie. Czy atrakcyjność mężczyzny może być podniesiona przez to, w jaki sposób on się ubiera? Albo obniżona? Tak. Tak? Mhm. Dobra. No, według mnie tak. Tak. Ja też się zgodzę. Tak. Możliwe. Okay. Ale wiadomo też, zadbanie ciała jest ważne, sylwetka i w ogóle jak ten ubiór wygląda na ciele. Nie? Oczywiście, ale powiedzmy, że jeśli mężczyzna jest taki 5 na 10, a bardzo się dobrze ubiera, no to można go podnieść tak na 6, 7 na 10? No, może nie 7, ale 6, okay. Tak. Na pewno. Dobra. To jest pierwsze, na co patrzymy. Tak naprawdę. Tak. Na pewno. Uważam, że jak dla każdej osoby, i kobiety, i mężczyzny, nie zapominajmy, ubranie się, wygląd, higiena osobista jest ważna każdego dnia i myślę, że każdy wstając rano dobrze się czuje, jak sobie fajnie wygląda. No i oczywiście, że uważam, że może być to podniesione po prostu. Jeżeli facet będzie dbał o swój styl, to po prostu będzie w stanie podkreślić to, co jest w nim najważniejsze, to tak prawda. Jak kobiety. Jest schludny, zadbany, no i myślę, że to jest taka frajda, ubrać się dla samego siebie. Jakbyś się sobie miał wyobrazić takiego bardzo dobrze ubranego faceta, albo jakiś taki element garderoby, element stylu, który uważacie za najbardziej atrakcyjny, najbardziej seksowny. Czy jest coś takiego? Czarny garnitur. To samo. No. Czyli czarny garnitur. Tak, tak. Okay. Generalnie eleganckie ubrania i coś na czarno. Mhm. Na czarno, okej. Okay. Czarny, ale garnitur z koszulą wtedy, czy z t-shirtem? Tak, z koszulą. Okej, okay. Okay. Krawat też, czy raczej już bez krawata? To zależy od okazji. Mhm. Nie, na pewno elegancko. Elegancko. Tak, czarny golf. Okej. Okay. Okej. Okay. Elegancko, ale elegancko garnitur, czy elegancko marynarka, czy właśnie koszula? Marynarka, koszula. Okej. Okay. A kolor? Raczej granat, biel. To jest ciężkie pytanie, nie, gdyż... Nie musi być cały ubiór, ale może być element. Generalnie to uważam, że najlepiej, żeby jakby facetowi po prostu do vibe'u pasował ten styl. Ale osobiście ja na przykład bardzo lubię kolczyki u facetów. Okej. Okay. Gdyż wtedy czuję, że facet nie jest jakby przestraszony swoją męskością, że czuje się bardziej pewny siebie, jakby z tym, kim jest. Buty. Koszula. Koszula, ale teraz dobra, to rozwincie. Koszula, ale jakiś rodzaj koszuli, czy może elegancka, czy bardziej casualowa? Raczej taka casualowa. Okej, okay, dobra. Jakaś muślinowa, albo jakaś taka... Okej. Okay. Ale na długi rękaw. Długi rękaw. Ale podwinięty, czy nie podwinięty? Może być podwinięty, dobra, byle okay. Nie krótki. W spodniach, czy na zewnątrz? Bez różnicy. Bez różnicy, okej, okay, dobra. Koszula linianowa, biała. Okay. Spodenki kremowe. Okej. Okay. Spodenki i... No nie wiem, zależy gdzie, czy na plaży, czy... No, ale uwielbiam linianową koszulę na mężczyźnie. Okej. Okay. Odpięte i podwinięte rękawy pewnie? Tak, tak. A u ciebie buty, to rozwinę buty, trochę. Tak. Wiesz co, zawsze jak patrzę gdzieś tam, zwracam uwagę na ubiór, czy to u kobiety, czy u mężczyzny, zwracam uwagę na obuwie, po prostu to jest dla mnie, że tak powiem, fetyszem trochę. Okej, okay, ale to znaczy, że musi być jakiś typ? Fajny. Po okay. prostu przyciągający uwagę, o tak. Okej. Okay. I czysty, zakładam. Nie, no to wiadomo. Okej, okay, dobra. Bez kubki.
To by było ciężko, bo mężczyzna idealny nie istnieje. Oczywiście. Jak nikt nie jest idealny, ale w tej nieidealności też można być fajnym. Po prostu trzeba być męskim i myślę, że brakuje w dzisiejszym naszym społeczeństwie męskości. Męskości, elegancji, takiego szarmu, czegoś, co jest bardzo takie indywidualne, co będzie chciało zachwycić, które będzie wychodzić z niecodzienności, będzie takim... Czymś takim, tym czymś. No, takim co wychodzi... Poza jakieś ramy. Ja na przykład bardzo się cieszę, że teraz jest właśnie modna broda. Mhm. Dodaje męskości, zarost właśnie. No i myślę, że gdzieś się pogubiliśmy może w tym czasie w takiej modzie, jakby to nazwać, chcemy doświadczyć pewnych, eksperymentujemy, ale żeśmy zagubili się w takiej normalności, co było bardzo takie fajne, bo myślę, że będzie mężczyzna fajnie wyglądał w garniturze, w krawacie, będzie fajnie wyglądał w koszuli, w kracie i pójdzie drzewo rąbać i też będzie męski. Może rano wstać w fajnej piżamie i też będzie atrakcyjny i seksowny. Albo bez piżamy. Albo bez, bo w jakichś tam kalesonkach i też będzie super. Czyli są jakieś takie rzeczy, które od razu was odrzucają w stylu męskim? Jakiś taki element albo znowu sposób ubierania się u faceta? A generalnie to nie za bardzo lubię drillowców, ale pewnie jest to bardzo popularna odpowiedź. Drillowców? Tak. Ty to jest nie wiesz, kim są drillowcy? Nie, jestem już wapniakiem. Nie no, generalnie, a wiesz czym jest Techflex? Nike? Taki szary dres. No. No to właśnie, okay, ten właśnie oni. I właśnie Alberto na słuchawkach i te sprawy. Rozumiem. No. Czyli taki styl dres. Taki wannabe gangsta. Okej, rozumiem. I to jest dealowiec. To widzisz, no. Człowiek się uczy całe życie. No. Przepraszam wszystkich panów, ale rurki i spodnie z dziurami, rurki... Okej. Czyli cofamy się o parę, parę lat do tyłu. Tak. I to już niestety, ale... Odpada. Okej. No dresy chyba, nie? Takie... Tak. I takie jeansy z takimi liniami, wiesz, co tak, chodzi? Tak, tak. Aha, w sensie, że takie, ale nie, że z dziurami, tylko takie... Nie, mają takie linie, no, ja takie jak w 2015. Taka struktura jakby. Tak. Okej, dobra. A dla mnie słoniana wcześniej koszula na krótki rękawek. Okej, ale... I krótkie spodenki do tego to jest zestaw idealny, żeby je odrzucić. To jest zestaw Polaka na wakacjach. Tak, tak. Ale takiego odświętnie ubranego. No a teraz powiedz mi... I zapach, jak śmierdzi to. Okej. To już przechodzimy trochę bardziej w higienę, ale no to się po części powiedzmy wpisuje w styl. No ale powiedz mi z koszulą. Każdy rodzaj koszuli z krótkim rękawem? Tak, każdy. Każdy. Ja myślę, że to będzie bardziej cecha schludności, czystości, zadbania o siebie, zapach. Zapach mężczyzny, myślę, czystego mężczyzny, zadbanego, nie musi mieć super perfum, nie wiadomo jakich, zadbany. Dobrze włosy przycięte, nawet nie super uczesane, będą fajne, ale to musi... Właśnie być, no tak jak jest zapach kobiety, musi być zapach mężczyzny. No to ja oceniam często po spodniach. Okej. No i na przykład najgorszym właśnie, z takimi najgorszymi spodniami, są te spodnie z tak zwaną tarką na kolaniach. Dobrze, ty robiliśmy to samo odpowiedź. No. Okej. No to ja bym jeszcze tutaj dodała koszulę z krótkim rękawem. Okej. Ale właśnie teraz pytanie, eleganckie koszule z krótkim rękawem, czy wszystkie koszule z krótkim rękawem? Bo są takie, wiesz, hawajskie w tym stylu i... Hawajskie jeszcze przejdą, ale... Też raczej nie w moim guście. Okej. Ale to czyli taka elegancka i krawat do tego, to nie, nie, no, żartuję. Skarpetki z sandałami. Okej, to jest właśnie przykład, który to zawsze podaję. Typowe, nie wiem, polskie tak, dziadki. Taki wakacyjny polski wygląd. Dokładnie. No. Jakbyście mi mogły ocenić z tych stylówek, która jest według was najbardziej atrakcyjna? Może być jedna, mogą być dwie. No, Boże, nie wiem. Wydaje mi się, że albo ta, albo też ciekawe jest ta, albo ten z podpodu, mój. Dobra. Ten? No. Twoja? Ja wiedziałam, że będzie twoja, tak? Ja wiedziałam, a u mnie to raczej bardziej trochę na sportowe, ewentualnie to. Tak. Uważam, że bardzo fajnie jest tutaj właśnie... Różne warstwy są poukładane i kolorystycznie też mi się podoba. Albo pierwsza, albo ostatnia. Tak.
mamy ten sam gust. Tak? Tak? Mhm. No. Czyli albo to, albo to. Tak, tak. Jest. Dobra, czyli to są dwa najbardziej. Garnitury jednak nie, bo jest jasne. Tak, no. Dobra. A gdybym miała bardziej na casualowo, to bym myślała, że to. Bardzo eleganckie, na biało. Czyli ten. A dzisiaj jestem na wakacjach, myślę, że to mi by odpowiadało. To jest najlepsze. No to świetnie. Na wakacjach. Na wakacjach. To też będzie fajne, bo to jest schludne, eleganckie, przystojne. A u ciebie? Nie wiem, ten. Mhm, albo? Albo ten, ale mój mąż chodzi w dresie, więc może to kwestia, że ja go tak nie widzę. Zależy też od sytuacji. Co fajnie dzisiaj wakacyjnie, okay. Ale co taki fajny casual. Okej, czyli to albo tamto. Gdyby się tak ubrał, to byłoby spoko. Okay, czyli no to wskazówka dla męża w takim razie, niech obejrzy materiał. To też coś w sobie ma, okay. Bo jest nowe, bo jest młodzieżowe i też może być fajne. Okej, okay, wszystko, super. Wszystko jest zadbane, czyste, eleganckie. No i fajne. Bardzo dziękuję, bardzo byłaś mi pomocna. Super, no. Bardzo pani dziękuję, naprawdę. Dziękuję wam bardzo. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Super, to mam wszystko. Bardzo wam dziękuję. Bardzo pani dziękuję za czas. Dziękuję wielkie, miłego dnia. Kacper. Kacper, bardzo ładnie też ubrali. Bardzo dziękuję. Mamy to, panowie, już wiemy, co podoba się kobietom, w jakim wieku mniej więcej. Wiemy już, że styl jest ważny, styl jest istotny, że może podnieść atrakcyjność faceta. I że po prostu jako faceci, czy nawet jako kobiety, powinniśmy o siebie dbać. A jeśli chodzi o pozostałe wnioski, to pozostawiam wam do wyciągnięcia, ale na pewno chciałbym, żebyście podzielili się w komentarzach tym, czy jesteście zaskoczeni wyborami tych dziewczyn czy kobiet, czy jesteście zaskoczeni ich odpowiedziami. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. No i dajcie znać przede wszystkim, czy taki rodzaj materiałów się wam podoba, czy chcecie widzieć więcej takich sąd ulicznych, bo nie ukrywam, bawiłem się całkiem nieźle. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.